Witajcie w telewizorni. Jesteśmy cały czas na Summer Bloody Summer Progressi. Na scenie Hunter. A my spotkaliśmy niesamowitego gościa. Jest z nami Anioł z Corruption Virgin Snatch. Powiedz mi, dla jakiej kapeli tutaj przyszedłeś dzisiaj? Dla jakiej? Dzisiaj przyszedłem dla wszystkich kapel. We wszystkich czterech kapelach grają moi koledzy. Zarówno Ty Disease, jak i w Hate, jak i w Hunterze, jak i w Vaderze, więc dzisiaj przyszedłem zdecydowanie towarzysko. Zapytam cię o zdrowie. Jak się trzymasz w ogóle, powiedz? Dziękuję bardzo, dobrze. Wracam po operacji przepukliny do formy, że tak powiem. Już jest wszystko w porządku. Zresztą jak można było zobaczyć, grałem już z Virgin Snatch już za dwa miesiące temu graliśmy w maju trasę właśnie z Hate. No troszkę było ciężko, ale jakoś się przemogłem, a teraz już jest coraz lepiej i wszystko wraca do normy. No grałeś nie tylko z Virgin, z Corruption też, słuchaj, ale jeśli chodzi o samą taką intensywność koncertową, to chyba to nie jest jeszcze to, co było przed pandemią, nie? Jest trochę mniej tych koncertów. No jest mniej koncertów z tego względu, że cóż, z Corruption chcemy skończyć płytę, jest też okres wakacyjny, więc i troszkę festiwali było poprzekładanych, więc tak naprawdę ten festiwal w Pyskowicach, który graliśmy tydzień temu, to był przekładany już 2 lata. I nic nowego jakby się nie mogło wydarzyć, bo ponieważ to wszystko już było zabukowane, więc poprzekładane 2 lata i nie mogliśmy się nigdzie jakby wcisnąć z zespołami, jak zarówno z Corruption, jak i z Virgin Snatch. Corruption nowa płyta, Virgin Snatch, Paweł zakończył, Paweł Pasek, czyli gitarzysta Virgin Snatch, a basista w Decapitated zakończyli trasę, więc chłopaki biorą się, gitarzyści, za nowy materiał. No i cóż, jesień zapowiada się pracowicie, a jakie koncerty będą, wszystko pokaże czas. Planujemy dużo, dużo, dużo na przyszły rok. Powiedz, czemu Corruption nie jeździ po świecie? Macie taki, technicznie jesteście zajebiści. Czemu nie koncertujecie? Stany, Japonia i tak dalej. No, nie mamy agencji koncertowej, nie mamy kontraktu z wytwórnią płytową, jak wiesz. Ostatni album, czyli Spleen, wydaliśmy sami. No i to prosta sprawa jest. Jak nie masz agencji koncertowej, która pracuje dla ciebie, nie masz wytwórni, która cię wspiera, to niestety no, siedzimy sobie tutaj w naszej polskiej rzeczywistości i gramy tutaj, ale myślę, że to się zmieni. Trzymajcie kciuki. Właśnie teraz poznałem fajnego kolegę Adama z Norwegii, z którym planujemy no, dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. A powiedz, jak oceniasz muzykę metalową, bo no, trochę ludzi dzisiaj przyszło w Warszawie. Czy w Krakowie na przykład więcej przychodzi? Jak to wygląda? Nie wiem niestety. Na co dzień jestem w Warszawie. A jak z Virgin Snatch gracie na przykład w Krakowie? Tak, to bardzo dużo ludzi przychodzi. No, zespół Virgin Snatch pochodzi z Krakowa, więc wiadomo jak to jest. Przychodzą koledzy, znajomi i przyjaciele. Także to nie ma teraz reguły. No. Nie wiem, od czego to zależy. No. Czasami to zależy od samopoczucia, od pogody. Ciężko przewidzieć. Na Corruption czy Virgin Snatch przychodzą, myślisz, już pokolenia ludzi jakiś? Ojcowie z synami i tak dalej? No tak. Corruption 30 lat na scenie, no to tak bywa. Już skończy. Prawie, ale to fajne jest właśnie, że właśnie moi koledzy, którzy mają swoich synów, czy córki i jak zaszczepili w nich muzykę metalową i fajne jest to, że przychodzą razem. No,
super sprawa. No. Mam nadzieję, że będzie takich osób dużo. Powiedz, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z basem? Chodziłeś gdzieś ze szkoły muzycznej, na kimś się wzorowałeś konkretnie? Nie, zupełnie nie. No tak jak pewnie można było gdzieś tam wyczytać w wywiadach lub nie. I wymyśliliśmy sobie tak z wokalistą Pawłem, że on będzie śpiewał, a ja po prostu zacznę grać na basie, a byłem zupełnie laikiem totalnym. Pojechałem do sklepu muzycznego, kupiłem bas. Nie wiem, poszedłeś na łatwiznę, bo bas ma 4 struny, tak. Czy tak, tak? Zdecydowanie tak. Stwierdziłem, że będzie mi się łatwo nauczyć, bo ponieważ ma 4 struny i szybko to pójdzie. No i znaleźliśmy gitarzystę Pawła Kubickiego i Melona, więc perkusistę, więc jakoś to wszystko szybko poszło. Chodziłem na jakieś lekcje do kumpla, ale to przez chwilę, a potem stwierdziłem, że będę wymyślał riffy i tak naprawdę jestem samoukiem. Przyznaję się, że nie znam nut i nie wiem, o co chodzi, ale gram na basie po prostu. Czego słuchasz teraz ostatnio? Czy możesz coś polecić widzom telewizorni? Ostatnio słucham byłych muzyków In Flames, którzy założyli sobie zespół Hello Effect. Bardzo fajna muza, jeśli ktoś lubi takie melodyjne szwedzkie granie, to mega polecam. Bardzo lubię nawiązujący do tradycji, do AC/DC, łączący AC/DC z Led Zeppelin i z Airborne, zespół Goodbye June. Mega mi się podoba, to takie fajne do auta. Nie wiem, z death metalu to Gate Creeper. Nie, no dużo tych zespołów, więc ciężko, ale to są takie moje ostatnio najczęściej słuchane rzeczy. Oczywiście cały czas Clutch, który uwielbiam. No w ogóle wróciłem do słuchania starego death metalu, czyli Morbid Angel, Obituary, Suffocation, Gorefest. A oprócz metalu coś jest? No to właśnie Goodbye June, a raczej nie. Anioł, a jakby teraz na przykład ktoś by... Klasyczny rok. Teraz takie pytanie z grubej rury. Ktoś przychodzi do ciebie i mówi, zetniesz włosy, będziesz zarabiał setki tysięcy, ale będziesz grał pop na przykład, albo disco polo. Wszedłbyś w to? Fuck off and die. Tak bym mu powiedział. I prawidłowo. No. Czego on pytał o muzykę, a myśmy się mieli na jakiś wywiad umówić na jakąś datę, a ty powiedziałeś, że nie, bo jedziesz z Jarem OZ, Jarem OZ zamknięty w trasę jako techniczny. Powiedz mi, a ty cię w ogóle kiedyś kręciła taka muza lat 80. Oddział Zamknięty, Lady Punk, Lombard, nie wiem co, Budka Supera, takie rzeczy? Czy lubiłem? No. Tak, uwielbiam, dlatego jest w ogóle mój pierwszy koncert ever w życiu. To był właśnie Oddział Zamknięty w Sandomierzu, nie pamiętam który rok, czy 83, czy 84, ale jeszcze Jary był. No i potem teraz 6 lat temu spotkała mnie właśnie taka możliwość, czy już nawet 7, czy 8. Jeżdżę właśnie z Krzyśkiem Jaryczewskim, jest to dla mnie też takie spełnienie jakiegoś marzenia z dzieciństwa, że ten zespół, którego słuchałem i na którego byłem pierwszym koncercie, ja z tym zespołem jeżdżę teraz. Przebywam z tymi ludźmi, z Krzyśkiem, słyszę historię z tamtych lat, więc no to jest niesamowite. No. Współpracowałem też z Tomkiem Lipińskim. Też to była dla mnie fajna przygoda, super doświadczenie. Pozdrawiam Tomku. Lubię wracać do tej muzyki, której słuchałem tam w szkole podstawowej, czyli muzyki z lat 80. Tilt, Oddział Zamknięty, Lady Punk, Azyl P. O, właśnie, nie, mocno jak dla mnie zapomniany już zespół. Choć dzisiaj w busie
scrollując Facebooka, zobaczyłem, że moi znajomi wrzucili filmik z koncertu jakiegoś zespołu thrash metalowego. Wyglądał jak thrash metalowy, nie wiem jaka nazwa, ale grali cover zespołu Azyl P, co mnie po prostu ogromnie zaskoczyło, mówiąc delikatnie, że ktoś pamięta o tym zespole i to fajne, no może na nowo będzie odkryty. Kto wie, no, zobaczymy. No. Ja bym życzył Corruption, na przykład Virgin Stage też, żeby, jak to chłopaki mówili z Huntera, czy Titans, żebyśmy pojechali kiedyś na taką trasę, jak oni jeżdżą sobie po całej Polsce, takim autokarzem domu, gdzie oni tam śpią, chrapią, pewnie pierdzą też, robią różne rzeczy dziwne. Słuchaj, na jaką trasę byś pojechał? Z jakimi kapelami byś chciał pojechać? Tymi tutaj, które teraz dzisiaj grają, czy może z innymi kapelami? Jakie są tobie takie kapele, z którymi byś chciał pojechać na taką długą trasę, taką kurde miesięczną, nie? Na długą miesięczną trasę to moim marzeniem jest pojechać z zespołem Clutch, który uwielbiam. No ale z moimi kolegami z Hunter, z Hate wielokrotnie graliśmy już trasy i pamiętam taką trasę w 2007 roku. Mystic Tour, to było 30 koncertów, to chyba była najdłuższa wtedy trasa, jeśli chodzi o polskie zespoły. Koncerty dzień w dzień, przez cały miesiąc. Wtedy był właśnie Hunter gwiazdą, Frontside, Virgin Snatch i Root Water. Także chętnie bym pojechał w taką długą trasę i takim fajnym autobusem, jakim dysponuje Creative Music, czyli Nightlinerem. To zupełnie by było co innego, wtedy jechaliśmy zwykłym PKS-em, więc to nie były warunki komfortowe, ale teraz to się wszystko zmienia właśnie dzięki takim firmom jak Creative Music, które posiadają takie autobusy, więc to już byłoby super, bardzo chętnie pojadę. No. Dobra, i tego Ci życzymy, Aniele, żebyś taką trasę pojechał. Co, powodzenia, zdrowia i co, więcej takich koncertów. Dziękuję bardzo za wywiad, trzymajcie się ciepło. Oglądajcie telewizornie, Słuchajcie Virgin Snatch i Corruption. I wspierajcie telewizornie. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.